Dzień dobry, Paweł Pilarczyk. Oto kolejny odcinek programu IT Business o nowych technologiach w biznesie. Szanowni Państwo, dzisiaj znowu mam zestaw ciekawych informacji na temat tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie w świecie nowych technologii. Zacznę od niedoboru układów scalonych, a także od konfliktu między... Stanami, Chinami i Europą. Wielokrotnie o konflikcie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami opowiadałem już w moim programie. Opowiadałem o tym, że Chiny dążą do stania się ponownie, zresztą, światowym mocarstwem. I wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie ten cel już bardzo niebawem osiągnął. Ale jednocześnie Stany Zjednoczone są coraz bardziej uzależnione od Chin, chociażby jeśli chodzi o dostęp do części elektronicznych, a w szczególności właśnie takich komponentów elektronicznych do budowy czy urządzeń elektronicznych, czy chociażby samochodów. Prezydent Donald Trump podjął jeszcze za swojej kadencji bardzo zdecydowane kroki do tego, żeby trochę spowolnić ten rozwój technologiczny Chin. Jednym z takich kroków było oskarżenie jednej z największych firm technologicznych chińskich, czyli firmy Huawei, o to, że współpracuje ona z komunistycznym rządem Chin. Zdaniem Trumpa i jego doradców, korzystanie z urządzeń Huawei, w ogóle z produktów, rozwiązań Huawei, takich jak smartfony albo infrastruktura 5G, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Dlatego w Stanach zakazano korzystania z infrastruktury 5G, ale także zabroniono firmom amerykańskim tego, żeby współpracowały z Huawei. Doprowadziło to do, m.in. do tego, że Odcięto smartfony Huawei od rozwiązań Google, od ekosystemu Google, ale także zakazano produkcji procesorów High Silicon Kirin, które były produkowane, co prawda, w tajwańskiej firmie TSMC, ale tak się akurat składa, że firma TSMC wykorzystuje amerykańskie technologie i to był właśnie powód do tego, żeby zakazać TSMC produkcji układów High Silicon Kirin dla Huawei. W efekcie tego w najnowszych urządzeniach Huawei znajdują się już procesory Qualcomm Snapdragon, zamiast właśnie tych autorskich procesorów High Silicon Kirin. Ale kolejnym krokiem, który podjęli Amerykanie, jest przeniesienie produkcji układów scalonych z Azji właśnie na teren Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, co prawda, działa już bardzo wiele zaawansowanych fabryk produkujących układy stalone, ale i tak większość takich układów jest wciąż importowana z Azji. I to także Trump postanowił zmienić. Zadeklarował, że na przykład w USA powstaną nowe, bardzo nowoczesne i bardzo wydajne fabryki produkujące układy stalone, które spowodują, że Stany Zjednoczone uniezależnią się od, od Azji, jeśli chodzi właśnie o produkcję takich układów stalonych. Ale okazuje się, że podobne ambicje mają także Niemcy. Podczas spotkania niedawnego z europejskimi producentami układów półprzewodnikowych, Pieter Altmaier, czyli niemiecki minister gospodarki i energii, ogłosił, że Niemcy Także chciałyby się uniezależnić od importu układów scalonych z krajów spoza Unii Europejskiej. Oczywiście, jako, jako przyczynę, podał panujący obecnie niedobór układów scalonych, które odbiły się na bardzo wielu gałęziach gospodarki. To chodzi nie tylko i wyłącznie o produkcję elektroniki, ale także na przykład samochodów, czyli również na rynek motoryzacji. Problemy te wywołała głównie oczywiście pandemia koronawirusa, natomiast szacuje się, że będą trwały przynajmniej jeszcze przez najbliższe dwa lata. Dlatego Niemcy chciałyby również samo nie produkować układy stalone na potrzeby nie tylko swoich różnych urządzeń elektronicznych, ale chociażby także na, na potrzeby rynku przemysłu 4.0 albo na przykład produkcji samochodów czy innych urządzeń transportu osobistego. Altmaier zadeklarował, że, że rząd niemiecki zainwestuje 3 miliardy euro na wsparcie branży produkcji układów stalonych i technologicznej niezależności Niemiec. Udział Europy, jeśli chodzi o produkcję układów scalonych, jeszcze w 1990 roku wynosiły 35%. Dzisiaj ten wynik to już niecałe 9%. Dlatego Unia Europejska czy Komisja Europejska chciałaby trochę odwrócić ten trend, i plan jest zasadniczo taki, żeby do 2030 roku uzyskać poziom na poziomie 20%. Czyli taki miałby być udział produkcji układów scalonych na poziomie na, na terenie całej Unii Europejskiej. W Europie mamy już co prawda kilku znaczących producentów. Układów scalonych, takich jak chociażby NXP czy Infinion, ale pod względem za zaawansowania linii produkcyjnych, y, które są stosowane przez tych producentów, nadal one są daleko w tyle za producentami azjatyckimi, takimi jak chociażby Samsung, czy TSMC. Y, dlatego przywrócenie Takiego znaczenia Europy na, na tle świata, jeśli chodzi o produkcję układów scalonych, nie będzie łatwe, a ta kwota 3 miliardów euro wcale się niestety nie wydaje wygórowana. To jednak też pokazuje dalszy postęp w kierunku deglobalizacji, o której ja rozmawiałem już kilkukrotnie na antenie, na antenie Biznes 24 w moim programie, chociażby z Ernestem Frankowskim. To oznacza, że świat w przyszłości prawdopodobnie podzieli się na trzy takie znaczące mocarstwa, czyli na Stany Zjednoczone, na Europę i na Chiny. No i wszystko wskazuje na to, że ta że Europa będzie niestety wśród tych trzech graczy tym najsłabszym graczem. Dlatego wszelkie takie inicjatywy, jakie podejmują w tej chwili kraje europejskie, takie jak chociażby Niemcy, należy tym inicjatywom kibicować, ale no, osobiście jestem mocno sceptyczny, że, że tutaj się uda rzeczywiście konkurować skutecznie z Ameryka, Amerykanami czy Chińczykami, ale oczywiście trzymam kciuki. A teraz przenosimy się do Azji. Mianowicie tam, w Singapurze konkretnie, ruszył bardzo ciekawy eksperyment, ponieważ od kilku dni ulice Singapuru, a konkretnie centrum Singapuru, patrolują dwa autonomiczne roboty Xavier. Zadaniem tych robotów jest wyłapywanie wszelkich nielegalnych zachowań na ulicy, takich jak chociażby palenie papierosów w miejscach zabronionych albo jeżdżenie na hulajnogach elektrycznych po chodnikach, co akurat jest w Singapurze zabronione, a także nielegalny handel obrośny, obnośny czy nielegalne zgromadzenia. Na szczęście Xavier nie wygląda jak robocop, Jest zupełnie niegroźny dla ludzi. Ma postać takiego niewiel niewielkiego pudełka na, na kółkach, samodzielnie się przemieszcza, ma wbudowany zestaw kamer, zestaw kamer i głośników, to znaczy, że tak jak wspomniałem, dla ludzi jest zupełnie niegroźny. On jedynie komunikuje się z ludźmi przez komunikaty wyświetlane na ekranie, który ma wbudowane, a także przez odtwarzanie dźwięków przez wbudowane głośniki. Ten robot zupełnie autonomicznie się porusza po ulicach, aczkolwiek wstępnie jest ustalona dla niego trasa poruszania się, ale jeżeli coś stanie na drodze tego robota, czy, czy to jest jakiś przechodzień, czy jakiś pojazd się znajdzie na drodze ksawiera, to ten ksawier jest w stanie ten, tę przeszkodę samodzielnie ominąć. Xavier ma wbudowane kamery 360 stopni, to znaczy, że jak on się porusza, to rejestruje wszystko dookoła siebie Całe, całe otoczenie. I w przypadku zanotowania jakiegokolwiek nielegalnego zachowania ludzi na ulicy, tenże Xavier może się skontaktować ze służbami porządkowymi, może się skontaktować chociażby ze Strażą Miejską czy z policją, i wówczas oni albo odtwarzają jeden z takich nagranych wcześniej komunikatów, który jest odtwarzany osobie, która łamie prawo, ale może również nawiązać z taką osobą kontakt dwukierunkowy, ponieważ Xavier ma budowany interkom, czyli policjant czy taki strażnik może również z tym potem Potencjalnym przestępcą, czy osoba, która może niekoniecznie jest przestępcą, ale, ale łami w jakikolwiek sposób przepisy, chociażby paląc papierosy w miejscu nierozwolonym, może z taką osobą się zacząć porozumiewać i udzielić jej nagany. Natomiast to, co jest istotne, że w tej chwili ten, ten system nie jest jeszcze stworzony do tego, żeby wystawiać mandaty. Czyli jeszcze Singapurczycy nie muszą się obawiać tego, że te roboty będą wyłapywały wszystkie takie osoby, które coś tam na ulicy przeskrobią, od razu dostaną za to mandat. To, to jest na razie projekt testowy, eksperymentalny, edukacyjny, czyli Xavier tylko i wyłącznie wyświetla na swoim wyświetlaczu jakieś komunikaty, wydaje komendy, ale na razie jeszcze nie robi nikomu nic nie, nie robi nikomu krzywdy, czy nie, nie, nie wystawia mandatów. E, jego oczywiście bardzo dużą zaletą w porównaniu do takich tradycyjnych patroli jest to, że oczywiście może pracować e, teoretycznie 24 godziny na dobę. Oczywiście tutaj ograniczeniem jest zbudowany akumulator, ponieważ tego Xavier'a trzeba co kilka godzin ładować, on jakieś 4-5 godzin jest w stanie samodzielnie się poruszać, i potem trzeba go podłączyć do ładowarki. Na razie takie roboty są dwa, więc one oczywiście jeżdżą sobie naprzemiennie. E, gdyby tych robotów było więcej, no to można teoretycznie te roboty wypuszczać co chwila i te, które się rozładują tylko w Podłączać do ładowarek, puszczać kolejnego. On może ulicę patrolować przez 24 godziny na dobę. Widzi także w nocy, więc jest w stanie zarejestrować wszelkie niepokojące zachowania także w nocy. Ale tak jak wspomniałem, oczywiście nikomu krzywdy nie zrobi. Ale w przyszłości tylko wystarczy w tym Ksawierze zamontować jakieś działka laserowe, i wtedy na, naprawdę na ulicach zapanuje ład i porządek. Oczywiście z tymi działkami laserowymi to żartowałem. Mam nadzieję, że takie działka laserowe w takich robotach się nie pojawią, a przynajmniej nie prędko. Natomiast chciałem teraz wrócić do tematu sztucznej inteligencji. Ja o, tematach, o temacie sztucznej inteligencji wielokrotnie opowiadam w moim programie. Opowiadałem również o takim systemie, który się nazywa GPT-3 i stworzony jest przez Laboratorium OpenAI. System GPT-3 zasłynął tym, że potrafi tworzyć bardzo realistyczne artykuły. Te artykuły są tak realistyczne, właśnie jak wspomniałem, że są trudne dla niektórych do odróżnienia od artykułów stworzonych przez Prawdziwych ludzi. Niestety GPT-3 zaliczył też pewną wpadkę, ponieważ były eksperymenty, o których opowiadałem w moim programie, wykorzystania tego systemu jako poradnika podczas, podczas takich porad telemedycznych, ale okazało się, że, że ludzie, którzy łączyli się z GPT-3, który był takim właśnie chatbotem, czy wspomagał takiego chatbota, który udzielał porad medycznych, dostawali na przykład sugestie tego, żeby popełnić samobójstwo, co miało być rozwiązanie ich problemów zdrowotnych. Więc oczywiście system jeszcze nie działa do końca stabilnie. Nie, nie, nie działa do końca poprawnie. Ale ciekawym zastosowaniem GPT-3 jest komponowanie muzyki. Otóż pewien muzyk o nazwisku Robert Gonzalves postanowił wykorzystać właśnie ten system GPT-3 do stworzenia muzyki przy pomocy właśnie wsparcia ze strony sztucznej inteligencji. Takie eksperymenty były już wcześniej prowadzone, natomiast wszelkie utwory tworzone przez sztuczną inteligencję były bardzo fatalne. Al, albo były przekombinowane, tam było mnóstwo jakichś zupełnie losowych dźwięków, albo były bardzo prymitywne, składały się tak naprawdę z powtarzających Sekwencji, więc nie dało się takiej muzyki słuchać, ale to, co osiągnął Robert Gonzalves, zaskakująco daje się rzeczywiście słuchać i ta muzyka całkiem nawet wpada w ucho. Robert Gonzalves wykorzystał właśnie, zmodyfikowany oczywiście system GPT-3, przygotował specjalny program, który z, ze wsparciem GPT-3 jest w stanie komponować muzykę, no i te utwory, tak jak wspomniałem, są rzeczywiście całkiem fajne. Na potrzeby oczywiście tego systemu musiał on nauczyć sztuczną inteligencję, czyli wgrał 500 darmowych utworów, na podstawie których ten system uczył się muzyki, a teraz już komponuje zupełnie samodzielnie takie utwory i takie utwory możecie Państwo posłuchać w internecie na platformie SoundCloud na koncie, na koncie Roberta Gonzalvesa, czyli soundcloud.com, łamane przez Rob Gonzalves. Polecam, bo rzeczywiście jest to coś zupełnie zaskakującego. I to tyle w pierwszej części programu IT Business. Teraz zapraszam na krótką przerwę, a po krótkiej przerwie pokażę kilka ciekawych urządzeń, które przywiozłem dzisiaj z Wodostudia. Dziękuję, do zobaczenia.